Może pan chociaż powie, dlaczego ja się mam tak ukrywać, co? Czy ja nic złego nie zrobiłem? Ale zrobisz. Stanisław Waśko jest sierżantem, który został wydalony z wojska po nieudanej akcji na misji w Afganistanie. Wraca do kraju i zostaje wplątany w aferę kryminalną. W tym momencie pojawia się w jego życiu płatny zabójca, który w wyrachowany sposób manipuluje nim i używa do swoich celów. Chce, żeby to Staszek wykonał wyrok i zlikwidował szefa Centralnego Biura Śledczego. Czyli od ofiary manipulacji do oprawcy, ponieważ to właśnie Staszek pociąga za spust. Przygotowując się do roli, przejrzałem sporo materiałów dotyczących współczesnej wojny, sporo filmów dokumentalnych opowiadających o losach żołnierzy wracających z misji tzw. pokojowych, którzy potem się musieli uporać ze zespołem stresu pourazowego i cała ta postać Stanisława Waśko jest oparta tak naprawdę na wyparciu, co, jak się później okazuje, przynosi zgubne skutki. Film Anatomia Zła próbuje poruszyć kwestię genezy zła. Reżyser i scenarzysta, inspirując się współczesnymi wydarzeniami, próbuje nas zaprosić w podróż, używając do tego formuły thrillera. Witam, nazywam się Marcin Kowalczyk. Anatomia Zła w kinach.